Jak tutaj się wkomponować w konwencję? Może pozostawię sobie na później takie dywagacje. A teraz przejdźmy do istoty rzeczy. Pan Karol Fiałkowski pyta tak. Proszę księdza, święty Ignacy Loyola napisał w ćwiczeniach duchowych taką zasadę. Trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określi kościół hierarchiczny. Czy to jest słuszna myśl? Tak. Ta zasada jest wysoce słuszna i racjonalna. Jeżeli ktoś traktuje zespół założeń kościoła jako dogmaty, to tak ma uważać. O jak to, jak to, niektórzy się burzą, bronią wcale nie, wcale nie, do metafora. No ale przecież dokładnie taką zasadę stosujemy dzisiaj w świecie zafascynowanym nauką. Otóż kiedy mówią nam o złudzeniach optycznych, na przykład pokazują obrazki obiektów, które wydają się mieć zupełnie inne kolory niż te, które mają w rzeczywistości, to jest dokładnie Analogiczny przypadek, który jest wysoce racjonalny, ponieważ polega na tym, by nie dowierzać zmysłom, które podatne są na wszelakiego rodzaju złudzenia optyczne, dźwiękowe, ale i złudzenia, dużo bardziej abstrakcyjne, złudzenia poznawcze. Kościół zajmuje się w dużej mierze sprawami z istoty nadprzyrodzonymi. I tam, gdzie Rozum nie dostaje, tam rozstrzyga nam o tych kwestiach. Kwestia etyki czy moralności jest takim obszarem, ponieważ żadne badanie nam nie, naukowe nie powie nam, co jest dobre, a co złe. Żaden eksperyment, żadne doświadczenie jedynie tradycja. Te tradycje mówiące co dobre, a co złe są różne. I kiedy byśmy próbowali znaleźć wspólne mianowniki, to te wspólne mianowniki okazują się tak abstrakcyjne i ogólnikowe, że sprowadzają się do sloganów, a w praktyce te uszczegółowienia są przedmiotem sporów różnych zespołów światopoglądowych, religii, kultur itd. Powtarzam, tak, to jest bardzo słuszna myśl. Mm. O zagadnieniu owym sporo pisałem w książce Katologika. Jest kluczowym zagadnieniem dotyczącym kondycji współczesnego człowieka, w tym okazuje się na pewnym głębokim poziomie rozsadnikiem wielu konfliktów również wewnątrz kościoła, który to nie jest odizolowaną wyspą, tylko wszystkie światowe nurty. Które przepływają przez różne kontynenty, i umysły, i zespoły ideologiczne, one też w kościele zostawiają swój wydatny ślad. A czy nie to samo mówią ci papieże, którzy mówią, że filozof ma obowiązek podporządkować się, jeżeli dojdzie do wniosku, który jest sprzeczny z wiarą, czyli z tym, co ustaliło magisterium, ma obowiązek, jakkolwiek, uznaje za uzasadnione to, co sam wypracował i do jakich wniosków doszedł, ma obowiązek odejść od tych swoich wniosków i przyjąć to, co ustala magisterium. Czy to nie jest to samo znaczenie i jakby ta sama, te same uwarunkowania działania rozumu w ramach Kościoła katolickiego? Czyli, czyli, czyli generalnie bardzo, bardzo na zewnątrz, deklaratywnie, bardzo racjonalnie i bardzo rozumowo, ale kiedy przychodzi co do czego, to jednak wnioski i wyniki są z góry ustalone przez treść wiary ustaloną przez magisterium, i rozum ma obowiązek się do tego dostosować. Dalej pan Karol powtarza mniej więcej to samo, pytając, czy nie to samo mówią papieże. I tutaj już w rozwinięciu ksiądz Szymon Bańka po prostu odpowiedział tak jak trzeba. Tyle, że łatwo jest zadać kłopotliwe pytanie, którego kłopotliwość wynika z samej wadliwości tego pytania. Ale to pytanie brzmi elokwentnie, a odpowiedź już taka, kiedy ktoś wykręca się od tego, no to już takie jak wykręcanie się. Tak jak tutaj niektórzy krytykują hermeneutykę ciągłości, że to takie wykręcanie się, tak. To tutaj jest tutaj takie wrażenie, Pan Karol próbuje tym tak sformułowanym pytaniem, błędnym w swej istocie. W, w takim sugestii, a fałszywej, fałszywej alternatywy, próbuję takie wrażenie w taki kozi róg zapędzić księdza Szymona. I tutaj w tym drugim pytaniu ksiądz Szymon dobrze wybrnął z tego. Tylko no, nie wiem, czy audytorium tego kanału będzie na tyle kompetentne, by to zauważyć. Wchodzi w taką retorykę typowych, fałszywych alternatyw. Mówi tak bardzo na zewnątrz, racjonalnie, ale kiedy przychodzi do tego, to trzeba zaakceptować dogmaty kościoła, nawet, nawet jeśli przeczą dochodzeniom ludzkiego rozumu. Tyle, że my, wie, my znamy doświadczenie własnej pomyłki i pomyłki nawet kumulacji pracy wielu pokoleń, stąd jeżeli zakładamy, że ktoś ma wiedzę doskonałą, to oczywiste jest, że przekracza nasze pomyłki, nawet w perspektywie długiego trwania i szerokiego zasięgu historycznego, a więc jeżeli mamy objawienie od niego, to w pewnych elementach, które nam są potrzebne. Oczywiste jest, że zawsze wykracza poza, poza te, to spektrum perspektywy ograniczonej człowieka, którą to jak to wierzymy, że to jest bardzo mądra wiara, tak? wiara w to, że niedoskonałe jest nasze poznanie, zawsze jest ograniczone, zawsze jest skończone. A jeżeli wierzymy, że mamy kontakt poprzez instytucje Kościoła, na przykład w pewnych... Nie we wszystkim, bo nam wszystko niepotrzebne. Nam nie jest potrzebna do zbawienia wiara na temat natury, przyrody. Tylko na temat eschatologii to pan Karol tutaj miesza te poziomy. Tego, jaki jest cel istnienia materii, przyrody i doczesności. Znamienne jest to, że pan Karol Fiałkowski zadaje księdzu Szymonowi Bańce to pytanie, które uderza w klu sporu wewnątrzkościelnego i stanowiska bractwa w tym sporze. Stanowiska bractwa, którego ksiądz Szymon jest reprezentantem. I to jest, jeśli pan Karol jest tego świadomy, to to jest sprytne zagranie, bo ksiądz Szymon Bańka ma tutaj cały szereg różnych założeń, które po postronnemu słuchaczowi tego odpowiedzi na to pytanie nie są znane. No i jest obudowany, tymi całymi założeniami dotyczący, dotyczącymi sporu niezrozumiałego dla większości odbiorców. Uderzenie w taki punkt może wprawić zakupotanie księdza, które może fałszywie sprawiać wrażenie, że się nie zna, ale to zakłopotanie nie jest tutaj świadectwem niewiedzy księdza Szymona, tylko wręcz przeciwnie, że wie więcej niż postronny słuchacz może tutaj docenić, ale te rozmaite okoliczności dodatkowe, które ma w głowie i których jest świadom, utrudniają mu powiedzenie tego prosto, jakby ma w głowie skojarzenia z różnymi wątkami dotyczącymi dość emocjonalnego sporu wewnątrzkościennego, stąd zadanie akurat tego pytania przez pana Korola jest niezwykle sprytne ale niekoniecznie wprowadza dyskusję na tory racjonalne. No i w też w formułowaniu tych pytań, jak i w tytule tego materiału, jest zawarty pewien nieuprawniony przeskok i pomylenie poziomów. Zestawienie jakości, które niekoniecznie są zestawialne, jak racjonalność i dogmatyzm. Bo to jest tak, jakby zestawiać, stawiać alternatywę, jakby sugerowanie tej alternatywy między dogmatem a racjonalnością jest... O tyle niezasadne, że to jest tak, jakby stawiać alternatywę między mieszanie albo cukier. Tak. Rozum to jest pewien zespół zasad, rozumne myślenie, rozumowanie, do których używania potrzeba jakiejś materii, tak jak mieszanie to jest pewna czynność, do której jest potrzebne coś, co tego mieszania wymaga, czyli woda i cukier na przykład. Woda, herbata i cukier. I dogmaty są odpowiednikiem wody, herbaty i cukru. A rozum jest odpowiednikiem mieszania. Nawet nie łyżeczki, która miesza, tylko mieszania. Dlatego takie sugerowanie nawet tutaj takiego dylematu, alternatywy, jest wprowadzaniem w taki dysonans błędny, w którym proste odpowiedzi będą wprowadzały w błąd. Osobiście dużo bardziej zgadzam się tutaj z Ignacym Loyolą Świętym niż ksiądz Szymon Bańka, który się z jednej strony zgadza, tak, i bardzo dobrze, ale się. Trochę dystansuje, jest to dla niego kłopotliwe, bo akurat ten fragment z, ze świętego Ignacego Loyoli jest wykorzystywany w sporze między Bractwem a innymi, wewnątrzkościelnym, a innymi częściami Kościoła, przez krytyków stanowiska Bractwa. Także oni pokazują, że właśnie święty Ignacy Loyola tutaj mówi coś, czemu postawa Bractwa zaprzecza. Nie będę w tym miejscu rozstrzygał tego sporu, ale. Jakby wykorzystanie tego przez pana Karola, jeśli jest tego świadom, to jest bardzo sprytne. Tylko, że sprowadza dyskusję nie na racjonalne, ale bardziej emocjonalne tory i wrażenie mądrości i elokwencji do deszczynnik emocjonalny. Powtórzmy więc regułę trzynastą świętego Ignacego Loyoli, by we wszystkim utrafić w sedno. Powinniśmy być zawsze gotowi wierzyć. A jak to jest z tym racjonalizmem i Kościołem? Z rozumnością, z rozumem. Rozum prowadzi nas do tego, że nie wiemy czego nie wiemy, że to, co kiedyś wydawało się pewnikiem, okazało się błędem, że to, czego nie wiemy, może zupełnie zmienić obraz tego, co nam się wydaje, że wiemy. Żeby rozumować, musimy uwierzyć w zasady rozumowania, poznawania i dowodzenia. Jak to uwierzyć, ktoś zapyta? No tak. Ta wiara to założenie. To założenie stanowi podstawę wszelkiego poznania. Koniecznie go używamy do wszelkiego myślenia, w tym do podważania i dlatego nie ma sensu go podważać. To jest pierwszy poziom wiary. Nazwać go możemy koniecznością poznawczą. Są jeszcze inne poziomy. Drugi, czyli to, co możemy wywieść z tych konieczności. Ale człowiekowi nie udało się jeszcze na to wpaść i trzeci to czego wywieść nie można. Jesteśmy skończeni. Sposobów zaś ujmowania świata i danych jest nieskończenie wiele. To kolejny fakt dostępny każdemu. Jesteśmy skończeni, a ściślej rzecz ujmując, nasze możliwości są ograniczone. Dlatego też doświadczamy Nieraz boleśnie i dlatego niezaprzeczalnie, własnej pomyłki. Ona również jest świadectwem istnienia tego, co niezależne od naszych myśli, co nas przekracza, czyli co jest wobec nas transcendentne. Jakby w samym przykładaniu myśli do świata, czyli w myśleniu, zakładam, że jego poziomy i skrawki są zbudowane według zasad, które mogę do tego świata przyłożyć, tak? A więc, które są uniwersalne, bo podzielane zarówno przez moje myślenie, jak i przez poznawany świat. Dlatego tylko mogę je poznać. Branie pod uwagę światów nieprzystających do zasad myślenia jest nieracjonalne, ponieważ warunkiem brania pod uwagę i racjonalności jest owo przykładanie myśli do świata. O kolejnym kluczowym warunku racjonalności opowiem nieco dalej. To jest założenie oczywiste. Jeżeli wierzymy, ktoś wierzy w Kościół katolicki, że ta instytucja ma asystencję samego Boga, który przekracza każde nasze rozumienie, to wierzy również, że rozstrzygnięcia filozofów, które by wchodziły w sprzeczność z nauczaniem Kościoła. Z racji ograniczoności ludzkiego myślenia, w tym myślenia tych filozofów, nie może być lepsze od tego, nad czym sam Pan Bóg czuwa. I jak najbardziej może być omylne, natomiast to, co głosi Kościół nie może. Tyle może być co najwyżej sposób tego wyrażania niedoskonały, trudny do pojęcia dla człowieka. Samo czynienie z tego problemu problemu świadczy o kompletnym niezrozumieniu. Tego, z czym pan Karol Fiałkowski polemizuje, to jak? Specą z internetu i naukowcom wolno mówić o złudzeniach optycznych, że to, co ludzie widzą, tak naprawdę nie jest takie, jak widzą, że w istocie Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na odwrót, tak jak to widzimy z Ziemi, no bo układ odniesienia mają inny. To jak? Wiemy dobrze, że ludzie się mylą. Jeżeli więc wierzymy w jakiś istniejący szerszy punkt widzenia, boski punkt widzenia, to to jest taki doskonały punkt widzenia, który przekra przekracza, który ustanawia swoim widzeniem rzeczy. A więc już uprzedza wszystkie te nasze pomyłki i część, jakąś taką część, która nam jest konieczna i potrzebna, nam może ujawnić przez swój kościół. Jeżeli tak wierzymy, a dlaczego niby mielibyśmy nie wierzyć? To stawianie nam tego jako zarzut jest przejawem zdumiewającego niezrozumienia stanowiska oponenta. Sam tytuł tego filmu: Pytanie, czy dogmaty określają racjonalność, też jest przejawem takiego nieporozumienia. Nigdzie bowiem tak Kościół nie stwierdza. A ten, kto Kościołowi to przypisuje, nie umie czytać ze zrozumieniem. Dogmaty, trochę podobnie jak aksjomaty w nauce, są pewną podstawą potrzebną, by w ogóle są czymś, co można poddawać racjonalnym operacjom, z czego można racjonalne wnioski wyciągać. Bo racjonalność, myślenie, rozum potrzebuje jakichś podstaw, które, których już dalej nie negujemy. Tak? Nie negujemy samego istnienia, możliwości przyłożenia naszych myśli do świata. Stąd ta opozycja między wiarą na, w dogmaty, a racjonalnością, a dowodzeniem jest nieuprawniona. Wszak nawet w te zasady dowodzenia musimy uwierzyć. No prościutkie. Nie wiemy, czego nie wiemy. I czy to, co wiemy, nie zmieni tego, co nam się wydaje, że wiemy. Wiemy natomiast... Żeśmy się pomylili. Wiemy, że nie wiemy. Wiemy, że nie wiemy, czy to, czego nie wiemy, nie zmieni tego, co wiemy. Hmm? Nie zapędzajcie się, bo to jest y, proste. To nie jest jakieś skomplikowane. Może właśnie czasem wobec nieskończoności możliwych podziałów wszechświata. Nawet największa inteligencja może we wnioskach się bardziej mylić niż ten, kto, kto nie jest tak inteligentny. Bo. Dlatego ci, co mówią, że a to nie jest wcale to tak jak w nauce, bo w nauce to są procedury weryfikacyjne, ja wiem, ja znam metodologię nauk bardzo dobrze i naukę o naukach znam bardzo dobrze, bo podchodząc do swojej pracy magisterskiej, jedną z podstawowych rzeczy, jaką zrobiłem, to właśnie badałem badaczy, jak oni podchodzą do procesu badawczego, gdzie popełnili błędy, ponieważ tym, co czytałem, widziałem przeskoki, nieuprawnione wnioski, nie wiedziałem, z czego to wynika, sprawdzałem, szukam w literaturze, się okazywało, że to jak papier może łatwo wszystko przyjąć, łatwo coś powiedzieć, przekonująco ubrać literacko w dobre terminy, żeby to się sprzedało, żeby to, nie wiem, granty dostać na badania. I to nie jest tak. Naukolatria wiedzie na manowce. Jeśli ktoś przeprowadził skomplikowane badania naukowe i się myli co do istoty, starzy, że gdzieś jakiś prosty błąd robi. No to co ze skomplikowania jego wnioskowania, jak ktoś, kto takich skomplikowanych obliczeń nie robił, ale ma jakąś taką lepszą intuicję, może się mieć bardziej trafne spojrzenie na rzeczywistość. Wobec nieskończoności, a tak tutaj rozpatrujemy Pana Boga, co za różnica, czy ja jestem jeden, czy 200 miliardów? Powiedzmy 200 miliardów to jest ten, ta wielka inteligencja, a ja mam inteligencję jeden. To, to, to wobec nieskończoności to. to to nie ma żadnej różnicy. To ten 200 miliardów wobec Pana Boga to tak samo głupi jak i jo. I tak samo, co z tego, że on ma 200 miliardów lepszą, 200 miliardów lepszą inteligencję, jak i tak się tak samo może pomylić. A w innej sprawie to jeden, co ma inteligencję, jeden, może w opozycji do tego 200 miliardów mieć, mieć rację, a ten 200 miliardów może się mylić. Tak, też tak może być. Tutaj nie ma tam... Co mnie jakieś prawdopodobieństwo tu obchodzi? Albo prawda, albo fałsz. Albo tak, albo tak. Różne rachunki prawdopodobieństwa i tak dalej. Takie spojrzenie. Konstruktywne naukowe ma być pomocnicze dla nas. To nie jest, na tym się świat nie kończy. Jak z, 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 z badań naukowych nie wywiedziemy, co jest dobre, a co złe. Co jest celem człowieka. Nie wywiedziemy tego, bo nie, nie wiemy, czy obecny stan nauki mo może nie uwzględniać czegoś, co zupełnie zmieni stan, obraz rzeczywistości. I tutaj leży wyższość myślenia tradycyjnego nad naukowym, którą to spróbuję zaraz przytoczyć z książki Katologika, jak tutaj już fragmenty przytaczałem. Właśnie w tym, że myślenie tradycyjne sprawdza, czy działa, a nie sprawdza mechanizmów wewnętrznych, tam różnych skomplikowanych, naukowych. Nie, nie, nie potrzebuje dowodu na to, że ten mechanizm nie potrzebuje znać reguł działania tego mechanizmu, tylko widzi, że działa, powtarza się, działa. A nauka potrzebuje znać wewnętrzne mechanizmy działania danego zjawiska. Stąd swego czasu publikowałem analizę hymnu tak zwanego 13 rozdziału z pierwszego listu apostoła św. Pawła do Koryntian, z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Ten tak zwany hymno miłości, ale to jest według mnie świetny traktat filozoficzny o relacjach między epistemologią a ontologią. no Powiedzmy, że tak to możemy sobie nazwać. Albowiem po części znamy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie co? Ale gdy przyjdzie, co jest doskonałego, co jest? Ale gdy przyjdzie, co jest doskonałego, co jest po części zniszczeje. Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo. Lecz w on czas twarzą w twarz. Twarzą w twarz. Teraz znam po części. Lecz włączas poznam, jako mi poznany jest. Jako mi poznany jest. Czy tym dwa racjonalność. Ja tutaj będą się burzyć wszyscy, bo to już nie rozumieją tego rozumowania, bo jest za proste. Ja jestem za głupi, dlatego tych skomplikowanych nie, nie wchodzę i tylko pozostaję na takim niskim poziomie. Stąd niektórym to się niemożliwe, że się wydaje, że to takie. To, to, nie, szukajmy jakiegoś bardziej trudnego. To tak jak z tym nagim królem. Rozdział ma tytuł. Więź, więź to podstawa, a choroby polegają na rozrywaniu więź. Warunek racjonalności. Jest nim osoba stwórcza. Nie ma sensu zakładać, że zasada porządkująca wszechświat. A taką musimy zakładać, bo to jest warunek leżący u podstaw każdego aktu myślnego, że nasze myśli można przykładać do świata poza, nim, poza nimi, a więc zasady ty tych myśli w jakiś sposób odpowiadają zasadom poza nimi, ale również zasady zawiadujące poszczególnymi segmentami i skrawkami. Szeroko rozumianej rzeczywistości, odpowiadają zasadom naszych myśli, czyli one są uniwersalne. To musimy za... Akt myślny zakłada istnienie uniwersalności zasad. A w ogóle rozpatrywanie jakichkolwiek światów, branie pod uwagę, to jest akt myślny, a więc nie ma sensu brać pod uwagę tego, co sprzeczne z braniem pod uwagę, tego, co nieobjęte przez branie pod uwagę. I kolejna sprawa to jest to, że braniem pod uwagę, czyli myśleniem, rozumowaniem jakimkolwiek. Yy... To branie pod uwagę, myślenie, poznawanie rzeczywistości sprawia, że zawsze rzeczywistość jest nam dostępna tylko przez to branie pod uwagę. Przez to myślenie, przez to rozumowanie, tak, przez te reguły. Czyli nigdy nie jest oderwane od jakiegoś podmiotu myślącego. Nigdy nie jest nam dane inaczej. Stąd nie ma sensu rozpatrywać rzeczywistości. Jako oderwanej od tych reguł naszego myślenia, bo zawsze nimi je zapośredniczamy, stąd to po prostu rzeczywistość w pewnym sensie sprowadza się do aktu poznawczego. I ten problem, który pojawia się, kiedy zderzamy się z rzeczywistością, która przekracza nasze myśli, to w momencie, kiedy przekracza, to już też są nasze myśli. Tyle, że jak tu rozwiązać ten impas? No to nie jest w nim stwierdzenie, że. Rzeczywistość jest niezależna od myśli. No bo ta, o takiej nie, ma, nie możemy nawet pomyśleć, tak naprawdę. To jest utopia i zbiór pusty, taki myślowy zbiór pusty, kiedy próbujemy konstruować sobie tak. No bo już kiedy, w momencie, kiedy myślimy, wiążemy ją, i aby, wiążemy ją i porządkujemy tą rzeczywistość, i można powiedzieć, że rekreujemy przez nasze zasady myślenia, tak. I to prowadzi nas do uznania, że jest jakieś uniwersalne źródło zasad myślenia. Jest jedyny racjonalny rozwiązywacz problemu uniwersalnych zasad, ale tego też i związku rzeczywistości z myślą, ale tego też, że to nie jest moja myśl. Bo zderzam się z rzeczywistością sprzeczną z moją myślą. I nie ma problemu wtedy, wtedy nie ma żadnych komplikacji. Ułatwiamy sobie proces myślenia. I nie zaprzeczamy warunkom, które pozwalają nam myśleć. Ale to tutaj może tak to już nawet dla mnie jest. Tutaj może to jakoś nieprecyzyjnie wyraziłem. W książce katologika jest więcej. I będę to sukcesywnie pokazywał. Tutaj próbuję uprzedzić różne zarzuty, ale ich nie uprzedzę, one się i tak pojawią, jakieś nowe na przykład, co przychodzi do głowy, no, że no po co ja mam tutaj odwoływać się do nieskończoności, jak mamy świat tutaj doczesny i tutaj możemy badać tą rzeczywistość materialną i nagi się, czy nawet niematerialną, po prostu jakąś tam rzeczywistość. I, dywagowanie o, wiecz o wieczności nieskończoności jest niepotrzebne ktoś może się do brzytwy Okhama odwołać i takie tam no ale czemu ty wierzysz w, brzy w brzytwę Okhama i w redukcjonizm on nie jest wcale wyjściowy dla ludzkiego rozumu który to rozum ludzki jest właśnie z wieczności projekcje rozumowe mają naturę ściśle synchroniczną czyli pozaczasową tylko, że sam proces myślenia nie jest tożsamy z istotą, z projekcjami tych myśli. Ta dwoistość, to przecinanie się, można powiedzieć, na krzyż ludzkiego doświadczenia, to jakby wychodzenie poza, to transcendowanie, to, że spotykamy się z własną pomyłką i z tym, że nie wiemy, czego nie wiemy i czy to, czego nie wiemy, nie zmieni tego, co nam się wydaje, że wiemy, koniecznie nas prowadzi do... No przecież jutro może się okazać, że cały ten nasz obraz świata dzisiejszy jest beznadziejny to właśnie ta natura synchroniczna ludzkiego myślenia jest jednym ze źródeł tej tęsknoty za wiecznością. No i ta racjonalna konstatacja i racjonalna pokora wynikająca z doświadczenia własnej pomyłki skłania nas do poszukiwania kogoś, kto w sprawach kluczowych, bo tutaj właśnie ktoś mi tutaj, kiedy mówimy o religii, nagle zaczyna mówić o rzeczach, które nie należą do istoty religii. Przynajmniej to różne są religie, tak? I kiedy poznajemy zjawiska religijne, to mamy tendencję, tak jak człowiek ze świata zachodniego, żeby jakoś redukować. To jest, i, I nie ma gwarancji, że je dobrze rozumie. Bo są rzeczy niewypowiedziane. Język jest kompresorem stratnym i to jest akurat cecha obiektywna języka. Subiektywność i arbitralność to obiektywne cechy języka. Ale to w innych materiałach poruszane. Że jaki mi naukowiec powie, czy ja mogę zabić, czy nie mogę zabić. Czy ja mogę, czy jeżeli nie złożymy dziecka w ofierze, to ten świat rumie, czy nie? Czy kłamać wolno, czy nie wolno? Sama logika, sama empiria tutaj kompletnie nam nic nie daje. Nie, człowiek nie może żyć w świecie bez założeń. Nawet ci, którzy negują wartościowanie. Pozytywnie wartościują brak wartościowania, a więc wpadają w sprzeczność. Mówię, ale nie ty tutaj, konstrukcje językowe. Nie. Wręcz przeciwnie. To, co mówię, obnaża słabość języka, ale nie słabość logiki. Bowiem to rzeczywiście oddaje wewnętrzną sprzeczność takiej postawy. Tak samo jak ci, co mówią, że krytykują tych, co poszukują prawdy. Już nie ma żadnej prawdy. To wpadają w sprzeczność polegającą na tym, że oni za prawdę uznają brak jednej prawdy. To nic, że jej prawdą nie nazywają, ale w tej dyskusji chodzi o to, co rozumiemy, jakie znaczenie ma, mają obiekty myślne, które ze sobą zestawiamy. B prawda i brak prawdy. Ktoś może twierdzić, Ja wcale nie mówię, ja nie potrafię mówić, ja nic nie mówię. Mówi, tylko sobie sam zaprzecza. Tak, tak samo jak ktoś mówi, że nie ma jednej prawdy. On używa słowa nie ma prawdy, ale mówiąc nie ma prawdy, w samym tym stwierdzeniu orzeka, że według niego prawdą jest jedyna prawda. Tak samo jak ktoś, kto mówi, że nie mówi, wcale nie znaczy, że nie mówi. W samym mówieniu ja nie mówię, zaprzecza treści swoich słów. Tak samo ten, kto mówi, że on nie wierzy w jedną prawdę, zaprzecza treści swoich słów, literalnej treści swoich słów, aktem. Ogłaszania tego, co według niego spełnia funkcję prawdy. Istnieje tak na marginesie już całkiem zjawisko, które omówimy sobie dokładniej w innym czasie, w innym materiale, które też już zarysowałem w poprzednich analizach na moim kanale. Otóż bardzo często pewne środowiska słusznie opisują i bardzo trafnie, a często w sposób bardzo błyskotliwy i mało spotykany, rzadki złe zjawiska albo dobre zjawiska, teoretycznie, tak? Natomiast kiedy przykładajmy do jakiejś rzeczywistości, kiedy nimi charakteryzują jakąś grupę ludzi, to robią to błędnie, pochopnie, albo opisują trafnie mechanizm fotosyntezy, tak teoretycznie, a w rzeczywistości nazywają ją zupełną jej odwrotność, czy na przykład mieszanie łyżeczką w herbacie, jest coś zupełnie innego, i mówią, że to jest fotosynteza, albo trafnie opisują chorobę jakiegoś raka, Teoretycznie, w książkach, pięknie, nikt tak tego nie robi, no mistrzostwo. Natomiast idą i w rzeczywistości wskazują tego raka zupełnie tam, gdzie go nie ma. Szczególnie jest to uciążliwe i problematyczne moralnie, wtedy, kiedy ktoś przypisuje innym osobom czy grupom złe zachowania, czy też niekorzystne dla nich, stawia inne osoby w złym świetle, przypisuje im takie choroby, jakich nie ma, takie złe zachowania, jakich nie prezentuje. To jest bardzo przekonujące, bo na poziomie teoretycznym bardzo ładnie zarysował, obudował tą chorobę, tak? I rzeczywiście ona występuje, jest problemem, jest zagrożeniem, tylko w sposób nieuprawniony przypisuje ją komuś, kto w ogóle takiego stanowiska nie zajmuje, kto takiej choroby nie ma. A jeszcze ciekawie jest wtedy, kiedy ktoś świetnie diagnozuje akurat te problemy, które sam ma, może właśnie dlatego tak świetnie... I zamiast zobaczyć je u siebie, to wytyka je innym. Tym, którzy właśnie, którzy właśnie ze względu na to, że nie chcą przystać na te błędne zachowania, nie zgadzają się z tym kimś. No ale no to on im to zarzuca. Nie mówię, że jakoś specjalnie złośliwie, tylko bezwiednie. To jest taki mechanizm obronny. Widzimy u innych własne błędy. <laughs> widzimy źbło, a belki we własnym oku nie widzimy. Szczególnie widzimy je u tych, którzy tych błędów z nami nie chcą podzielać, którzy nie chcą razem z nami krytykować tych drugich, bo nie mają dostatecznej racji. Ale to już jest w innych materiałach i będzie jeszcze w następnych.